Witajcie! Z tej strony znowu Starkej i widzimy się wyjątkowo w Slay the Spire, czyli gierce, którą będę w sumie wrzucał jak będą braki w nagraniach. Jak wiecie, no niestety okazało się, że Towerfall jest za trudny, a jeszcze Wiesiek się teraz zbuntował, więc żeby nie było dwa razy pod rząd to samo, stwierdziłem, że właśnie, jak mówiłem, będę wrzucał kiedy mam braki Slay the Spire. Dzisiaj gramy cieniem. Co prawda grałem sobie już nią raz i zapomniałem włączyć nagranie, ale to było dawno i to po prostu chciałem jako bonus. Mam co prawda postać numer 3 dostępną, ale dzisiaj pokażę wam ją na spokojnie, porządnie. I właśnie pojawił się teraz taki wieloryb, który daje różne, jakby to najłatwiej nazwać, nagrody czy w sumie bonusy startowe, jeśli dotarliśmy do bossa. No i w tym przypadku mogę właśnie usunąć kartę ze swojej talii startowej, czyli no jedną z tych kart widzicie. Niby fajne, bo można niby, powiem szczerze, dzięki temu już sobie ułatwić na przyszłość różne rzeczy. Ale no, nie przekonuje mnie. Trzy mikstury, fajne. Obrażenia za dwie karty niby może być, ale obawiam się, że te karty są zbyt losowe. A utracenie startowego w zamian za legendarny niech będzie. Astrolabium? Co? Nawet nie wiem, co to jest, więc niech będzie, że wbiorę takie trzy. Aha. A, czyli to chyba mi zmieniało karty. Tak? Dostałem trzy karty ulepszone, ale nie wiedziałem, co to będzie. Fajne. Może być. Fajne. Bardzo fajne nawet. Czyli tym razem gram pod truciznę. Bo właśnie każda postać, jak mówiłem, ma inne mechaniki. Tutaj specjalną są takie jakieś, nie pamiętam jak się nazywa, ale ogólnie ataki, można powiedzieć, specjalne. Natomiast drugą jest trucizna. Nie, takie specjalne mam na myśli ataki za zero jakieś tam, które biją dodatkowo. No i jeszcze od innych kart, żeby nie było. I jeszcze chyba jest coś takiego jak kolczatki, one powodują, że jak nas biją, to my oddajemy po części. No niestety nie można dobierać kart, ale tak nie mam jak, więc ile się dało, tyle zarzuciłem. I tak już tracę jeden życia. Po prostu brawo ja. Dobra, dobieramy te karty. My nie wiem po co, ale niech będzie. No i widzicie, tak działa trucizna. Co rundę zmniejsza się o jeden. Chyba że jest inna sytuacja, w której po prostu mamy kartę, która, no, trochę się już zapętlam, ale odwraca działanie tego wszystkiego. Dwie karty muszę odrzucić, to niech będzie tak. To oczywiście się zwiększał jeden za każdym razem. No, a poza tym, co jeszcze mogę powiedzieć o truciźnie takiego niezwykłego? No, najprościej w świecie jest naprawdę przydatna. Tylko czasochłonna, więc czasami na poleganiu, jak się polega na truciźnie, to no, może być różnie. Wieczna wrażliwość, ale tylko jednorazowe. O. Kiedykolwiek dobierzesz tę kartę, dodaj jej kopię do ręki. Daj 4 obrażenia, wykluczenie. A, biorę to. Wiecie, mówiąc, ta karta to jest coś na zasadzie, im więcej razy to będę brał i nie wykorzystywał, tym tak naprawdę więcej będę miał dzięki temu ich w talii. No niestety jedno obrażenie znowu. Niby mógłbym tego używać, ale ja chcę sobie tego namultiplikować i dużo. Ale karta naprawdę fajna, powiem szczerze. Co my tu mamy tym razem? No, skaczący flakon, oczywiście.
6 obrażeń, czyli musiałbym zrobić tak. No i się niestety nie przebije. A się nie zablokowałem, rzecz jasna. Więc jeszcze więcej obrażeń. Brawo ja. No niestety, tak to już jest, jak się śpieszy gość. Nie będę ukrywał, właśnie mam też nie za dużo czasu. W sumie co się wysilam, teraz mogę już legalnie kliknąć zakończ, a nie jak zwykle błędnie to kliknąć. I co mamy? 4 obrażeń za każdym kartę umiejętności w ręce. Za dwukrotnie 4 obrażeń wszystkim. Zdecydowanie biorę to, bo jednak nie będę ukrywał, problemy są tutaj z obrażeniami obszarowymi na tej postaci. Wchodząc do pomieszczenia słyszysz bulgot, zgrzyt metalu. Widzisz przed sobą szlamową istotę, która zjadła zdecydowanie za dużo żelastwa. Z wnętrza istoty wydobywa się dziwne światło. Czyżby coś magicznego? Być może uda ci się zdobyć... Dobra, wydobyć ze stwora coś wartościowego, jeśli tylko sięgniesz do środka. Jednakże żrąca maść i ostre krawędzie mogą cię zranić. 3 życia za artefakt. Próbuję. Nie. Próbujemy dalej. Mamy. Traciłem trochę życia, ale mamy artefakt. Nie wiem, jak go sprawdzić. W sumie co ja będę się męczył. Z jeden zręczności. Czyli inaczej mówiąc, dzięki temu więcej bloku dostajemy z kart. A to? Podmiot 3 karty następnie ulepszy. Szkoda, że wcześniej nie ruszyłem myszką, żeby to sprawdzić. Ale powiem szczerze, i tak nie jest źle. Dobra. Lecimy dalej. Znak zapytania kolejny albo sklepikarz. Idziemy do sklepikarza, powiem szczerze. Nie chcę ryzykować kimś tam teraz... elitarnymi przeciwnikami. Niegrywalne. Jeśli odrzucisz tę kartę z ręki, dobierz jedną kartę. Meh. 4 bloku, 4 bloków na samej turze, czyli 5 bloku i 5 bloku. No i właśnie o tym mówię, mnożę. Tak się nazywa ta druga strategia. Wezmę, bo... A nuż się przyda, jak tam karta się sama w sumie nadzywała. I co my tu mamy? Fajne rzeczy niby, ale... Jednak nie mogę sobie na to pozwolić. Właśnie jeszcze mikstury może zobaczmy. Zręczność, ciernie. A, czyli tak to się nazywa tutaj. Nie, moim zdaniem nie warte uwagi. Jeśli już wezmę to. No i wydałem wszystko. Idziemy dalej. Znowu znak zapytania. Co tym razem? Aha. Na złoto. To biorę. Nie dostaję obrażenia, ale tu jest ognisko. Mógłbym coś ulepszyć. Chociaż tak szczerze nie wiem co. No to byłoby startowe, ale nie chcę tym jakoś szczególnie polegać, jedynie co jako dodatek. Niby widzicie, fajne są efekty, ale... Nie mam tak naprawdę co, więc odpoczywamy na spokojnie tym razem. Mój cel to pokonać bossa. I w ogóle można zobaczyć, jaki to jest boss. Glut. No właśnie. Dobra, czyli tak... Aha, znalazłem już swoją trasę. Zresztą zaraz zobaczycie. A najpierw, co my tu mamy? Gluty 15, no super. On chyba będzie się dzielił na pół? Tak, będzie się dzielił na pół po otrzymaniu jakichś tam obrażeń, więc... Miejmy nadzieję, że... uda mi się go zmusić do podziału. Super, czyli ten się nie dzieli, jak już jest średni. Przez to dostałem 15 obrażeń. Normalnie brawo ja. To akurat był dobry wybór na tę sytuację. I pozbędziemy się tego. Czasami to moje szybkie działanie, jeśli da się tak nazwać, powoduje tylko kłopoty. Ale przynajmniej zginął. Co my tu mamy tym razem? Zachowywanie kart, bardzo mocne, chyba nawet wezmę. O. Fajne, ale...
Plan walki to najlepsza karta, jaką można dostać na obecny moment, moim zdaniem. I kolejny przeciwnik. Dobra. O, jak fajnie. Nie mam jak dobierać kart, więc nawet nie będę czekał. I tyle. Miejmy nadzieję, że sobie poradzę jakkolwiek. Bo nie będę wam kłamał i w ogóle. Na obecny moment, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej mi wychodziło. Granie jeszcze bossa pierwszego nie pokonałem niczym. Dobra, przynajmniej tyle. Super, 12. A ja za bardzo nie mam jak bloku użyć. Ale wystarczy to zredukować się maksymalnie jak się da, więc... O, jak mi przykro. Akurat w takim momencie ta karta. Gdybym wiedział wcześniej, to bym sobie może było unicestwem. W sumie... To by było 6 plus 4 plus 4, czyli 14. Patrz, udałoby się. A tak dostanę obrażenia. Nie myślę. Jak zwykle zresztą. Coś mi mówi, że chyba nie uda mi się zwyciężyć. 9 obrażeń, dobierz kartę, odrzuć kartę, 2 noże, albo... to jest dobre, bo można zmniejszyć obrażenie. No i teraz ścieżka, którą wybieram. Ścieżkach zwykłych przeciwników. A tutaj co mamy? A, więcej odnowienia życia przy odpoczynkach. Powiem szczerze, jest to chyba jeden z lepszych wyborów dla mnie, patrząc na to, jak bardzo mi nie wychodzi. Super. Gra jak zwykle po prostu mnie uwielbia. Jest taka miła, że dała mi wystarczająco bloku. Nie, ja już mam tego dosyć. Ta gra ewidentnie mnie nie lubi. Piję 7. Nie, no nie mogę tym razem użyć skaczącego flakonu. Prawda, mogę go zachować, ale wiecie, no... Nie mogłem go użyć. Nie mogę tak bezkarnie tracić sobie życia. Czyżby? Czyżby tym razem się w końcu udało? 19. A niestety. To mi by dało 5 bloku, czy zmniejszyło było 5, to zmniejszyło 6. A tym razem nie będę taki... I teraz gdybym to znowu zrobił w innej kolejności, to bym wygrał. Dziękuję bardzo, gro. Znajdź jakiś sposób lepszy na przypominanie mi. Do odrzucenia niech będzie w sumie już to, bo teraz to nic nie zmieni. I uderzenie. A ja robię co? Zachowam sobie serię uników. I znowu ginę. Pomału. Ale tym razem już legalnie klikam. Koniec tury, nie zostawiam żadnej karty. A przeciwnik ginie sobie od zatrucia. Dziękuję. Tak to powinno być od początku. I zobaczmy, co tu mamy. Trucizna. Lubię trucizny. Nie. Gorzej być nie może. Mam jakiś sposób na dobieranie? Nope. Więc czemu by nie? No i te wieczne agonie, niby mógłbym zużyć, ale... Wolę niech się namnożą.
I tak ma być mój koniec, patrząc na ogół. Dobra, najpierw przygotowanie. Odrzuciłbym chyba uderzenia. Więc pierwsze co, pozbywamy się jego. Teraz otrzymuję ile obrażeń? 9 plus... O Jezu, 13. Pil 2. A nie, nie 2, ja nie umiem liczyć. Jakie 13 tam było? Ech, 17. Wiecie co? Presja na mnie źle działa, jak nic. Presja czasu, żeby nie było. Jakoś to idzie przynajmniej, więc nie ma co narzekać aż tak bardzo. I swoją drogą nie wiem, czy już doświadczyliście tego wszystkiego, ale udało mi się naprawić pewien problem, który miałem od dłuższego czasu z mikrofonem, więc... Mam nadzieję, że brzmi znacznie lepiej. Dobra, 5 trucizny... Się jego pozbędziemy. Ten ma 9 życia, no niestety. Nie ma szans, żebym się go pozbył, więc chociaż zredukuję sobie obrażenia otrzymywane. Ale coś mówi, że naprawdę ja tutaj wam już padnę. A teraz z moją śmiercią zakończę odcinek, jaki by on nie był. Okej. Okay. 6. 6, 6. No i na 7. 7. To jest najmniejsza liczba, jaką mogę osiągnąć. Nawet zrobię już tak. 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 Tak... Jakimś cudem jeszcze przeżyłem tą bitwę. Na 7 HP. No i wiesz, na gonie przyszły. Wielka trucizna, super. Tej bitwy już jestem pewien, że nie przeżyję, patrząc na mój... wspaniały... sposób. Dobra. Zaczynamy od tego, co by tu wyrzucić. Obrona i seria uników, i tak nie mam tak szczerze co z tym zrobić. Więc Anusz się przydam i 5 trucizny niech będzie na niego. No i eliminujemy pomału. Mhm. Dobra. Pierwsze co, trzeba nawrzeszczyć na nich. 6, więc tak. I teraz co by tu zrobić? Wieczna agonia to 4. Plus 4 to jest 8. Plus 4. No, chyba się udało. Przynajmniej tyle. Dziękuję bardzo. Jakimś cudem przeżyłem tą bitwę. Wielka trucizny. Nie. Zostawiam tym, które posiadam ze sobą, są jednak cenniejsze. Super. Glut i kradziej. No to dużo mówić. Korzystamy. Anusz się przyda, to... Tak. I kogo bym chciał się szybciej pozbyć? Kradzieja. Jak nic. Co prawda? A nie! To tyle. Zapomniałem, że oni mnie atakują, mają mam 7 życia. Więc dziękuję bardzo. Podejście drugą postacią zakończone równie szybko co pierwszą. Czy coś udało się odblokować? Oczywiście, że nie. Jeśli zdarzy się jeszcze dzień, że będę potrzebny, że będę musiał na zastępstwo robić filmiki, wiecie co będzie, trzecia postać, a póki co trzymajcie się. Hej!